Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do województwa kujawsko-pomorskiego, do gminy Janikowo. Właśnie w takim malowniczym miejscu Bartek Piskorski z pasją prowadzi swoje ekogospodarstwo. Z zapałem pokazuje Marysi, co rośnie na jego polach. Teraz robimy to, co rolnik lubi robić najbardziej ponoć, patrzeć, jak rośnie. Tak, jesteśmy aktualnie w momencie wschodów czarnuszki. Tutaj widzimy czarnuszkę. Ona dopiero dzisiaj tutaj się pojawiła, tak naprawdę znacząco. Także to jest najpiękniejszy moment. Uprawa czarnuszki ponoć jest bardzo trudna, wymagająca. Tak, wymagająca, ponieważ czarnuszka jest we wczesnym etapie bardzo delikatna. Co ciekawe, miłość do rolnictwa w przypadku Bartka kiełkowała niczym nasiona na jego polach. Tak jak w przyrodzie, wszystko wymaga przecież czasu. Ostatecznie jednak z powodzeniem kontynuuje dzieło swoich rodziców. Przekształcił jednak konwencjonalne gospodarstwo ukierunkowane na produkcję zbóż. Zmienił podejście do uprawy, postawił na ekologię. Jego zielona wizja przyszłości okazała się nie tylko kluczem do sukcesu, ale także po prostu drogą do zawodowego spełnienia. Zawsze przeczuwałeś, że zostaniesz rolnikiem, czy jednak planowałeś dla siebie inną ścieżkę życiową? Absolutnie nie planowałem zostać rolnikiem, chociaż nigdy tego nie wykluczałem, bo urodziłem się w rodzinie rolniczej. Chociaż nie do końca w dzieciństwie mnie to kręciło. Bardziej kręciła mnie technika. Jeśli chodzi o kształcenie, poszedłeś w kierunku chemicznym. Tak, pracę inżynierską i magisterską pisałem z otrzymywania poliuretanów, czyli czysta chemia. Ale jednak teraz od tej chemii odchodzisz, powróciłeś tutaj na wieś i tak. Prowadzisz gospodarstwo ekologiczne. Jak to się stało? Tak, odchodzimy od chemii syntetycznej na rzecz chemii organicznej, bo gospodarstwo ekologiczne polega na organizowaniu tutaj całej pracy wokół chemii organicznej, a nie syntetycznej, czyli nie stosujemy środków ochrony roślin pochodzenia chemii syntetycznej. Wykorzystujemy wszystko to, co jest z natury. Jak to się stało? Czy to był jakiś impuls, że jednak wróciłeś na tą wieś i postanowiłeś gospodarować? Tata zachorował i od tego się tak naprawdę zaczęła cała przygoda z rolnictwem ekologicznym, bo zrozumieliśmy, że jeśli chcemy mieć produkty najwyższej jakości, żywić się taką żywnością, no to warto, aby to była żywność ekologiczna, certyfikowana żywność ekologiczna. Co uprawiacie w sposób ekologiczny? Nasz konik to rośliny oleiste, czyli len, czarnuszka, lnianka. Bywał też wiesiołek, chociaż jest bardzo trudny w uprawie ekologicznej. Także tutaj to są te rośliny, na których najwięcej poświęcamy energii. Dodatkowo również pszenica orkisz, właśnie stare odmiany pszenicy, są bardzo fajne w uprawie, w gospodarowaniu w systemie rolnictwa ekologicznego. Również żyto, także mamy tutaj ten podozmian bardzo szeroki, również to odrobinkę warzyw. Bartek udowadnia, że w gospodarstwie ekologicznym także można uzyskiwać imponujące plony, choć nawiązuje do tradycyjnych metod uprawy ziemi, stawia na nowoczesny sprzęt z wykorzystaniem GPS czy systemu wizyjnego, a także na rolnictwo precyzyjne. Rolnictwo ekologiczne to dbałość o stan gleby, o tą żyzność gleby. Tak, żyzność i urodzajność, ponieważ gleba może być żyzna, ale nie będzie wydawać wysokich plonów. Ważna jest tutaj urodzajność tej gleby. Chodzi o to, żeby było w niej życie glebowe i żeby gleba była zdolna do wydawania wysokich plonów. Czujesz, że masz taką swoją zieloną misję do wypełnienia w swoim życiu jako rolnik? W pewnym sensie tak. Na pewno rolnictwo ekologiczne to pewien styl życia. Ze względu na ograniczone zasoby wody, rolnik szczególną uwagę zwraca na zwiększenie retencji wodnej gleb i ograniczenie parowania z powierzchni roślin i gleby. Rolnicy mogą zrobić wiele dla klimatu. Takim dobrym przykładem jest przerywanie parowania, ponieważ po okresie zimowym najczęściej tworzy nam się taka skorupa i deszcz, który spada na ziemię, jest przez słońce odparowany, a ten deszcz powinien być tak naprawdę dostępny dla roślin. Przez to mamy wzrost plonów, nie musimy stosować dużych dawek nawozu, ponieważ woda pomoże uzyskać wysokie plony. Zdrowe gleby mają ogromne znaczenie dla planety i produkcji rolnej. Logo rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej gwarantuje, że żywność jest wytworzona bez GMO, z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt, bez niedozwolonej chemii rolnej.